Same asy, a właściwie kto będzie tym jedynym, najlepszym, najprawdziwszym żużlowym asem. Witamy znanym i jednocześnie z taką energią. Czekaliśmy długie tygodnie, miesiące, nie tylko kibice, nie tylko żużlowcy, ale eksperci, dziennikarze chyba także, prawda? Chyba wszyscy czekali na to rozpoczęcie takie pełne, tak to nazwijmy, z kibicami, z całym tą otoczką. Po długiej, długiej zimie, a tym bardziej w tak dobrowym towarzystwie, jak widzieliśmy przed chwileczką. Mały Duńczyk już w pierwszym wyścigu w żółtym kasku na czwartym polu startowym, a my zaczniemy zatem od kredy. Norbert Kościuk w czerwonym, w niebieskim Adrian Miedziński, w białym Dominik Kubera i w żółtym wspomnianym Kenneth Pierre. Panie i panowie, no to zaczynamy sezon 2022. Kto najlepiej spod taśmy w białym? Kubera znakomicie, ale teraz czy ten mały, kieszonkowy, filigranowy Duńczyk Kenneth Pierre zrobi to i wyprzedzi Kuberę? Jak na razie Kubera, ale czy na drugim łuku kieszonkowiec stanie się, napędzi, właśnie to czyni i po pierwszym okrążeniu jest już Kenneth na pierwszej pozycji, łyknął Dominika Kuberę, idealnie wpasował się na drugim łuku w ten moment, w którym może zaatakować, a jeszcze o trzecie miejsce walczą tutaj Kościuch z Miedzińskim. Miedziński blisko kredy, ale broni się Norbert Kościuch po dwóch okrążeniach, zatem mnóstwo ciekawych historii nam się tutaj dzieje, bo i o pierwsze, i o trzecie miejsce. Walka kosmiczna, mógłbym powiedzieć, na dzień dobry, chociaż teraz już te odległości w miarę spore między pierwszym a drugim zawodnikiem. Okrążenie do końca. Pierre na prowadzeniu, Kubera na drugiej pozycji, ale kto będzie trzeci? Bo Miedziński cały czas bliziuteńko Kościucha. Kościuch odpiera atak i chyba tak zostanie, bo wjadą za chwilę w ostatni łuk. Miedziński już tej jazdy nie będzie kontynuował, ale to jest bohater, to jest gość, na którego cała Bydgoszcz w kontekście rozgrywek pierwszej lidze będzie pewnie liczyć bardzo, bardzo mocno. Kenneth Pierre za trzy rozpoczął znakomicie od trójki. Świetny atak w konfrontacji z Dominikiem Kuberą, mimo że to Kubera miał asy w rękawie, możemy tak powiedzieć, tuż po pierwszym łuku i po pierwszym okrążeniu, chciałem powiedzieć, ale przy końcu tego pierwszego okrążenia Pierre był lepszy. On trzy punkty, Kubera z dwójką, Kościuch z jedynką, a Miedziński bez drugim wyścigu. Już mamy konstelację gwiazd. Bartosz Zmarzli w czerwonym kasku zacznie od kredy w niebieskim. Mikkel Mikkelsen w białym, Kacper Woryna i w żółtym Jason Doyle, a więc mamy międzynarodowe towarzystwo, bo dwóch Polaków, ubiegłoroczny triumfator kryterium asów, Bartosz Zmarzlik, mistrz Polski, wicemistrz świata, Duńczyk Mikkelsen i Jason Doyle. Drugi wyścig fantastycznie nam się zapowiada. No i zobaczymy, czy start, czy niekoniecznie, bo przecież tutaj już tych ścieżek, o czym Mirek mówił, jest bardzo dużo. Drugi wyścig, kto tu będzie najlepszy? Ruszyli, czyżby Zmarzlik ciasno na pierwszym oku? Bartosz Zmarzlik blisko kredy, ale napędzi się cała śmietanka, która będzie chciała podgryzać Bartka. Już to próbował zrobić Duńczyk Mikkel Mikkelsen. Zmarzlik utrzymuje pierwszą pozycję, ale spać spokojnie. Na pewno mistrz Polski nie może, bo siedzi mu na kole Mikkel Mikkelsen. A o trzecie miejsce jeszcze będzie pewnie walczyć Jason Doyle, chociaż stracił teraz trochę płynność jazdy i traci kilkanaście metrów do Kacpra Woryny, ale o pierwsze miejsce będzie tutaj walka. Zmarzlik na pierwszej pozycji, ale Mikkelsen cały czas cichutko, mógłbym powiedzieć, spokojnie, ale jednocześnie konsekwentnie za Zmarzlikiem, który utrzymuje pierwsze miejsce, ale Mikkelsen nie da tutaj spokoju, absolutnie. Jeszcze jedno okrążenie, fantastyczna rywalizacja o pierwsze miejsce. Zmarzlik prowadzi, cały czas jedzie po trójkę, ale Mikkelsen dwoi się i troi. Chyba teraz Zmarzlik zyskał trochę przewagi, nie jest to przewaga, która gwarantuje mu spokojny sen, nawet na tych ostatnich metrach, ale wygrał, ale napocił się Bartek, ohoho! Myślę, że chyba aż tego się nie spodziewał, a może i się spodziewał, bo przecież Mikkel Mikkelsen to nie jest gość, który lubi wozić ogony, wręcz przeciwnie, to jest triumfator wyścigu drugiego. Bartosz Zmarzlik wygrał start, wygrał rywalizację na pierwszym łuku, ale później ta pogoń Mikkela Mikkelsena była naprawdę fantastyczna, robił co mógł Mikkelsen, ostatecznie na drugim miejscu, Woryna trzeci, Jason Doyle czwarty, Jemski, Hampel, Jeleniewski, Dudek, to obsada wyścigu trzeciego. Ruszyli, czyżby znów cała czwóreczka równiutko? Jednak chyba lepiej Hampel ze startu, ale już pogoni Dudka. Dudek czy Hampel? Hampel czy Dudek? Jak na razie z tej konfrontacji lepszy, popularny, mały, ale Dudek wcina mu się pod lewy łokieć. Wydawało się, że Patryk jest już na pierwszej pozycji. Ostatecznie jednak Jarosław Hampel. Fantastyczna rywalizacja o pierwsze miejsce między Hampelem a Dudkiem. Przyjemski z Jeleniewskim.
także tutaj walczą o trzecie miejsce dwóch zawodników bydgoskiej Polonii. Ciekawie zatem i o pierwsze, i o trzecie miejsce. Teraz Jeleniewski wyprzedza swojego młodszego kolegę Wiktora Przyjemskiego i na trzecim miejscu. Ale co się dzieje w konfrontacji o trzy punkty? Dudek nie odpuszcza. Hampel broni się przed zaciekłymi atakami zawodnika Patora Torun. Jeszcze jedno okrążenie. Dudek nie odpuszcza. Hampel jednak umiejętnie wybiera te ścieżki, tak jakby chciał pokazać Dudkowi cały czas, że będziesz oglądał, Patryk, moje plecy. I tak chyba będzie do końca. Czy Patryk Dudek coś jeszcze jest w stanie zrobić na ostatnich metrach? Nie. Mimo że to piękny wyścig w tym trzecim, naprawdę działo się bardzo dużo, bo i konfrontacja o pierwsze i o trzecie miejsce, to jednak wygrywa ten, który od startu do mety prowadził, mimo że konił Patryk Dudek cały czas, ale tego Hampelka nie dogonił zawodnikowi Motoru Lublin. Zapisujemy zatem trzy punkty po naprawdę fantastycznej rywalizacji z Patrykiem Dudkiem. Dudek za dwa, Jeleniewski na dystansie lepszy od Wiktora Przyjemskiego. Międzynarodowe Towarzystwo Oleg Michajlow w czerwonym kasku, Łotysz, który startuje w barwach Polonii Bydgoszczy, w niebieskim Dan Bully, w kasku białym Szymon Woźniak, który zna ten tor bydgoski, bo tutaj przecież stawiał pierwsze kroki zawodnik Stali Gorzów, i w żółtym Robert Lambert za Patora Toruń. Ależ nam się tutaj żużlowe piekiełko takie pozytywne chyba stworzy. Tak coś czuję, próbował w niebieskim wystrzelić, chyba szybciej i nie wiem, czy nie dotknął Daniel Bully. Tak, coś ta taśma drgnęła, miałem wrażenie, aczkolwiek na pewno sędziuje nam tu Krzysztof Mejze, zobaczy na powtórkach, czy tam coś się podziało takiego, o czym mówimy, bo no, ja miałem takie wrażenie, że jednak ta taśma się ruszyła i że zawodnik jednak będzie wykluczony z tego biegu. Ale to pokażą nam na pewno dokładnie powtóreczki, które za chwileczkę otrzymamy. O właśnie, teraz obserwujemy to wspólnie z Państwem. Tak, to zdecydowanie. Jest. To nawet nie ma co dywagować. Kask niebieski zaczyna sezon od dotknięcia taśmy i pojedzie za niego Przemek Konieczny. Prawdopodobnie tego, tak, tutaj... jeżeli będzie wykluczony, bo na razie jeszcze. Nie, no będzie. Czwarty wyścig, powtórka, kryterium masum w Bydgoszcz i raz jeszcze Michajlow czerwony, Konieczny niebieski, biały, Woźniak żółty, Robert Lambert. Czwarty wyścig kończący pierwszą serię, świetnie. Michajlow, on na pierwszym miejscu, ale co wyniknie z wyjścia z pierwszego łuku? Utrzymuje to pierwsze miejsce Michajlow, a na drugim miejscu Szymon Woźniak. Próbuje teraz doszlucować do zawodnika Polonii Bydgoszcz przy krawężniku Woźniak, ale to jednak Michajlow na pierwszej pozycji, trzeci jest dość niespodziewanie, już chciałem teraz powiedzieć, na trzeciej pozycji wspomniany zastępujący Konieczny, ale już Lambert na trzeciej pozycji i jeszcze próbuje Brytyjczyk zaszachować Szymona Woźniaka. Dwa okrążenia za nami, Michajlow, Woźniak i Lambert, oni walczą tutaj o punkty i Lambert już przechodzi przez zawodnika Stali Gorzów, a jeszcze mam wrażenie, że nie powiedział ostatniego słowa Robert Lambert. Jeszcze jedno okrążenie, Lambert przeszedł z ostatniego na drugie miejsce, a kto wie, czy nie będzie jeszcze pierwszy, bo Lambert cały czas bliziutko, czujny jest bardzo mocno Oleg Michajlow, ale Lambert wejdzie za chwilę w ostatni łuk, w ostatnie metry. No jak, szeroko czy bliżej kredy? Teraz szeroko, ależ to był wyścig i to była podróż Roberta Lamberta, nieprawdopodobna. Wydawało się, że już ma na widelcu Olega Michajlowa. Ostatecznie to on w czerwonym kasku na pierwszym miejscu, ale naprawdę Robert Lambert pokazał kunszt, pokazał prędkość, pokazał taką w moim odczuciu bezkompromisowość. Nie powiedziałbym, że jechał ostro, ale jechał chyba z tym, o czym ty mówiłeś, Mirek, w kontekście drugiego i trzeciego wyścigu, czyli z takim depnięciem, że po prostu się nie... Robert Lambert w czerwonym, w niebieskim, Norbert Kościuk w białym, Bartosz Zmarzlik w żółtym, Daniel Jeleniewski. Piąty wyścig, który rozpoczyna nam drugą część rywalizacji. Znów zatańczyli sobie panowie pod taśmą startową Jeleniewski. Jako pierwszy puściły nerwy. To jest troszeczkę takie, też można to wytłumaczyć i tych zawodników wytłumaczyć za to, co robią. To są pierwsze śliwki robaczywki, to są pierwsze ich starty. A co, że mogą popróbować, tak? Te nerwy i puszczenie sprzęgła, to jest połączone oczywiście z oczami, z głową, więc te nerwy są jakby dla nich... O, widzimy tutaj, tak, w żółtym kasku chyba jako pierwszy. Oczywiście każdy chce wygrywać, a jeżeli ma taki Daniel Jeleniewski po lewej stronie mistrza świata, Bartka,
z Maznika, to tym bardziej to czwarte pole wydawałoby się, że ma lekki handicap nad trzecim, bo zawsze tak było na Polonii tutaj na tym torze. Wyścig, drugie podejście, Lambert czerwony, Kościuch niebieski, Zmarzlik biały. No i żółtym konieczny, jedziemy, walczymy. No i zobaczymy, kto z tej walki wyjdzie zwycięsko. Świetnie Lambert tuż po starcie i teraz Zmarzlik w białym kasku będzie się napędzał, będzie szukał prędkości. Czy ją znajdzie już teraz? Jak na razie Lambert, ale Bartosz Zmarzlik na tym drugim łuku jedzie bardzo szeroko. To będzie ten moment, że będzie pierwszy. Jest pierwszy Zmarzlik przed Lambertem. Świetny atak wicemistrza świata. Już jest na pierwszej pozycji, mimo że Lambert jest bliziutko. To nie, teraz już rozciąga tę przewagę. Teraz płynie tak, jak lubi płynąć. I to jest chyba ta prędkość, której szukał w pierwszym wyścigu Bartosz Zmarzlik. Cudowny atak. No i teraz jest już ta kilkudziesięciometrowa przewaga, którą widać wyraźnie na prostej, przeciwległej do startu Bartka Zmarzlika nad Robertem Lambertem. Jeszcze jedno okrążenie, ale tu już się w tym piątym wyścigu raczej nic nie powinno wydarzyć. Kościuch na trzecim, a konieczny na czwartej pozycji. Ale w tym piątym wyścigu bohaterem bez wątpienia Bartosz Zmarzlik, mimo że moment startowy, za chwilę to będziemy oczywiście analizować, na korzyść Roberta Lamberta, bardzo szybkiego w pierwszym swoim starcie, ale to jednak Bartosz Zmarzlik idealnie chyba się wkleił w drugim, na pierwszym okrążeniu drugiego łuku. No i później już było to, czego chyba szukał. Bartosz Zmarzlik, dwa starty, dwie trójki. Bioli, Przyjemski, Miedziński, Woryna. No zobaczymy, czy będzie tutaj ciekawie. Oby, bo chcemy ścigania na kapitalnym poziomie. Szósty wyścig dnia, kryterium masów Bydgoszczy. I kto? Czy Bioli, czy wręcz przeciwnie, w żółtym Woryna znakomicie ze startu. Bioli zaspał zupełnie Brytyjczyk na ostatnim miejscu, a proszę zwrócić uwagę, jak pięknie Woryna na pierwszym miejscu już wpasował się chyba w te warunki na torze i na pierwszej pozycji zawodnik w żółtym kasku, ale bliziuteńko jego jest Adrian Miedziński. Tu walka o pierwsze i o trzecie miejsce, bo Przyjemski z Biolejem, Bioli na ostatniej pozycji. Zobaczymy, czy junior Polonii Bydgoszcz wytrzyma presję Brytyjczyka. Dwa okrążenia za nami. Mamy tutaj znów walkę o pierwsze i o trzecie miejsce, chociaż odnoszę wrażenie, że ciekawie jest, jeśli chodzi o konfrontację, o ten jeden punkcik, bo Bioli wygina się tutaj na tym swoim motocyklu, ale Przyjemski nie popełnia błędu i chyba, jeżeli nie popełni do końca, to utrzyma. Nie, chyba nie utrzyma, bo teraz Bioli wykorzystał błąd Młokosa Polonii Bydgoszczy. Wszedł mu pod lewy łokieć, no i będzie miał prawdopodobnie Brytyjczyk jeden punkt, ale prawdziwym bohaterem jest Kacper Woryna. Idealne pasowanie w start, dojazd do pierwszego łuku, no a później wydawało się przez moment, że Adrian Miedziński postraszy Kacpra Woryna. Okazuje się jednak, że no, Kacper po tym pierwszym takim starcie, takim za jeden punkt, tak nazwijmy, no to w tym drugim odrobił, można powiedzieć, zadanie domowe w kontekście tego, co działo się w parkingu. Podpatrywał pewnie to, co się dzieje w kontekście zmian z nawierzchnią. No i kapitalny to był wyścig Kacpra Woryna. Zdecydowanie tak. Bardzo szybka trasa. Bardzo dobry start. Oleg Michajlow na drugim polu w niebieskim, w czerwonym Hampel, w białym Mikkelsen, w żółtym Kubera. Stawka taka, że palce lizać. I kto najlepszy w żółtym kasku? Kubera znakomicie to zrobił tuż po starcie. Ale czy utrzyma to pierwsze miejsce? Ma już za plecami swojego klubowego kolegę Jarosława Hampela. Trzeci jest wspomniany Michajlow, a czwarty Mikkelsen. Zobaczymy, co po pierwszym okrążeniu, czy coś się tutaj wydarzy. Bo Kubera prowadzi, ale to jest przewaga minimalna. Dosłownie kilku metrów. A przecież za Hampelem jeszcze jest ten niesamowity Oleg Michajlow, który ma taki apetyt na to, żeby podjadać tutaj smakowite kąski w postaci ewentualnej rywalizacji ze starszymi kolegami. Znów walka o pierwsze i o trzecie miejsce. Hampel przed za Kuberą, ale Kubera cały czas to w lewo, to w prawo musi się oglądać. Gdzie jest ten żużlowy Napoleon? Gdzie jest ten malutki generał Jarosław Hampel? Hampel drugi, a proszę, teraz o trzecie miejsce. Powalczyli i Mikkelsen przed Michajlowem, ale chyba tylko na moment. A więc znów walka o pierwsze, o trzecie miejsce. Fantastyczny żużel w Bydgoszczy. Ostatecznie Kubera za trzy, Hampel za dwa, a z jednym punktem wyszarpał, mógłbym powiedzieć, ten jeden punkt Mikkelsen Olegowi Michajlowowi, który w pewnym momencie miał wrażenie, że włączy się do walki o drugie miejsce, ale ostatecznie stracił trzecią pozycję na rzecz Mikkelsena. Biele czerwony, Jason Doyle niebieski, Patryk Dudek biały, Szymon Woźniak żółty, ósmy wyścig zamykający drugą serię rywalizacji. Jak to się wszystko nam ułoży? Znów próbował chyba Szymon Woźniak ukraść start. Czy będzie powtórka? Będzie powtórka. Tym razem
Sędzia był czujny, my także, bo chyba żółty, takie, prawda? Mam takie wrażenie, że sędzia na odprawie nie powiedział: panowie, nie kradniemy, nie jedziemy, stoimy. Jaką decyzję podjął Kenneth Bierek, który miał bardzo długą przerwę? On w czerwonym kasku, w niebieskim kangur z Australii, czyli Jason Doyle, w białym nasz toruński ptak, czyli Patryk Dudek, i w żółtym Szymon Woźniak. Kto najlepiej? Ósmy wyścig dnia. W czerwonym wydawało się, że Kenneth Bierek, ale już połknięty przez Patryka Dudka, który z trzeciego pola startowego, bach, 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 jak przez slalomowe tyczki przechodzi przez rywali, i po pierwszym okrążeniu Dudek na pierwszym miejscu czuje oddech na plecach Duńczyka Kennetha Bierek, aczkolwiek wydaje się, że nie, że rozwija prędkość, pojedzie szerzej i ma już ten kapitał w postaci kilkudziesięciu metrowej przewagi. Bierę na drugim, Woźniak na trzecim miejscu, nie liczy się po dwóch okrążeniach Jason Doyle, a Dudek wydawało mi się, że będzie powiększał przewagę nad Kennethem Bierek, a tymczasem Kenneth bardzo blisko Patryka Dudka. Jeszcze się tutaj sporo może dziać, jeśli chodzi o walkę o pierwsze miejsce, okrążenie do końca. Dudek na prowadzeniu, Bierek walczy o pierwsze miejsce, ale musi uważać na ataki Szymona Woźniaka, a więc musi bronić też tej drugiej pozycji. Woźniak bliziuteńko Kennetha Bierek. Chyba się to nic nie zmieni, ostatnie metry, ale znów ósmy wyścig, kolejny wyścig, w którym sporo historii do opowiedzenia, bo sporo się działo, mimo że to 60 kilka sekund tylko trwa wyścig, to naprawdę mieliśmy tutaj sporo kontekstów. Patryk Dudek wygrywa. Mówiliśmy o tym, że to najgorsze pole, pole trzecie. Patryk pokazuje jednak, że no, ma tutaj prędkość i rzeczywiście chyba to, czego szukał po pierwszym wyścigu, znalazł optymalnie. 3 punkty dla Dudka, 2 dla Kennetha Bierek, który najpierw atakował Dudka, a później musiał się bronić przed atakami Szymona Woźniaka. W żółtym czy Woryna w czerwonym? A może włączy się któryś z rywali? 9 wyścig rozpoczęty znakomicie. Woryna w czerwonym kasku, Humble gdzieś tam się zapodział, a tymczasem w niebieskim w to wszystko próbuje wejść Szymon Woźniak i wchodzi, ale mamy upadek, mamy przerwany ten 9 wyścig. To, czego chcielibyśmy uniknąć, czyli, no właśnie, upadek jednego z żużlowców. Za chwilę będziemy to obserwować na powtórce. Norbert Kościuch. Tak, w białym kasku. Tylne koło delikatnie wyprzedza i to jakby jest takie domino, które jedno koło wyprzedza, potem drugie, zawodnik potem się przestawia, a Norbert Kościuch postanowił delikatnie się położyć, dlatego by się nic większego nie wydarzyło. A ja się zastanawiam, czy kiedyś będzie taki moment, że sędzia nie będzie musiał wykluczać żadnego żużlowca, że jak nie będzie żadnego winowajcy, to powtarzamy w czterech, nawet jeżeli będzie to drugie, trzecie czy czwarte okrążenie. Ale to publicystyka i dywagacje. Jedziemy. 9 wyścig, 3-osobowy zestaw. Woryna czerwony, Woźniak niebieski i Hampel żółty, i znów Kacper. Kacper Woryna on się nazywa. Ten gość w czerwonym kasku znakomicie ze startu. Stracił przez moment jednak płynność jazdy przy wyjściu z pierwszego łuku. Będziemy oczywiście to rozkładać na czynniki pierwsze i stąd już jest bliziutko Szymon Woźniak. Czy wykorzysta Szymon swoją prędkość? Chyba tak, ale pięknie tutaj walczy z Woryną. Woryna teraz przycinka do krawężnika. Ależ cudowna rywalizacja Woźniaka z Woryną. Jak na razie Szymon Woźniak przed Kacprem Woryną. Woryna znakomicie na start, ale teraz to Woźniak po dwóch jedynkach mchnie po pierwszą trójkę i pokazuje mu plecy. A co ciekawe, zupełnie nie liczy się Jarosław Hampel, tak szybki i tak błyskotliwy podczas swoich pierwszych dwóch wyścigów. Czy coś jeszcze tutaj Kacper Woryna jest w stanie wykombinować? Mam wrażenie, że taka niestabilna trochę jazda Kacpra Woryny. Jest ta prędkość, ale nie ma chyba tej płynności. A Szymon Woźniak mknie po pierwsze miejsce, jedzie, mam wrażenie, gołym okiem to chyba widać pewniej, no i dlatego zgarnia 3 punkty, ale walka naprawdę była przednia. Pytanie teraz takie, na ile był to kunszt Szymona Woźniaka, a na ile błąd Kacpra Woryny, który wystartował fantastycznie, dojazd do pierwszego łuku, walka na pierwszym łuku naprawdę fantastyczna, nie waham się użyć tego sformułowania, ale później coś się zadziało chyba. Ostrzymy sobie zęby na pojedynek Dudka ze Zmarzlikiem, ale jeszcze Miedziński, jeszcze Michajlow. 10 wyścig, kto ustrzymi tutaj dyszkę, kto wygra? Bartosz Zmarzlik chyba lepszy tuż po starcie, ale Patryk Dudek próbuje walczyć. Zmarzlik jednak pokazuje plecy Dudkowi i już mknie po trzecią trójkę. Bartosz Zmarzlik wygrana z Patrykiem Dudkiem na pierwszym oku i po pierwszym okrążeniu Bartosz Zmarzlik zawsze prawdopodobnie, jeżeli się tu nic nie wydarzy. Miedziński na trzecim, Michajlow na czwartej pozycji, tak to się wszystko układa, a więc nie będzie tutaj walki kogutów, nie będzie tutaj kozackiej rywalizacji, bo Bartek Zmarzlik załatwił temat właśnie.
właściwie już po pierwszym okrążeniu w sposób fenomenalny. Ta przewaga rozciągnięta do granic niemożliwych, do granic wręcz kosmicznych, astronomicznych. I na okrążenie przed końcem Zmarzlik, trzeci wyścig, trzecia trójka. Wszyscy wiedzieliśmy, że jest faworytem, ale tutaj liczyliśmy w tym dziesiątym wyścigu, że Patryk Dudek powalczy. Skończyło się chyba to wszystko jednak dłuższy po wyjściu z pierwszego łuku. No nie mieliśmy tutaj emocji, ale takie wyścigi również się zdarzają. Bartosz Zmarzlik, trzeci wyścig, trzecie zwycięstwo w stylu naprawdę mistrzowskim. Patryk Dudek, jeżeli tutaj mówimy o nawiązaniu walki, to nawiązał właściwie tylko w pierwszym łuku, bo Zmarzlik tę walkę po prostu wygrał. 11 wyścig dnia, Doyle Jeleniewski, Kubera i Dan Bewley. Jedziemy, taśma poszła w górę w czerwonym. Bardzo dobrze Jason Doyle, no ale co będzie po wyjściu z pierwszego łuku? Co robi Dan Bewley? Fantastycznie, ależ znalazł prędkość Brytyjczyk, niesamowitą, kapitalną. To jest ten Bewley, który ratuje serduka, ogólnie kibiców Sparty Wrocław w tegorocznych rozgrywkach Ekstraligi, też pewnie tak będzie, ale jak mówiliśmy o tym, że ten Bewley jeszcze nie znalazł klucza do szuszlowego raju, to teraz chyba go znalazł, bo fantastycznie to wszystko wyglądało. To z jakim spokojem, z jaką elegancją, z jakim sprytem, ale jednocześnie z jaką błyskotliwością znalazł się na pierwszym miejscu i rozciąga teraz już przewagę nad stawką, nad drugim Jasonem Doylem. Jeleniewski na trzecim miejscu, a Kubera już nie kontynuuje jazdy, bo problemy ze sprzętem zawodnika Motoru Lublin. A więc budzi się Dan Bewley, no nie na tyle, aby nawiązać tutaj walkę o podium, chociaż jak wygra wszystko do końca, to będzie miał 10 punktów, no ale pokazał po tych dwóch, no nazwijmy to nieudanych wyścigach, że to jest kapitalny jeździec. W tym roku zresztą będzie jeździł w cyklu Grand Prix swoją drogą. Też jestem ciekaw twojej opinii, jak on sobie w tym cyklu poradzi, bo mówimy młody, zdolny, ale już doświadczony, wie o co w żużlu chodzi. No ta akcja, którą wykonał, ja się rozpływałem, może niepotrzebnie, ale kapitalnie to wszystko wygląda. Pierek, który jest jednym z lepszych aktorów dzisiejszej konfrontacji w Bydgoszczy. 5 punktów Duńczyka w białym, Wiktor Przyjemski i w żółtym Mikkel Mikkelsen. Jak to się wszystko rozstrzygnie? Czy Mikkelsen z czwartego włączy się do walki? Bo tak sobie tutaj mu ta rywalizacja wychodzi. No, ale jest Lambert, jest Bierę. Masz to tutaj ścigać. Ostrzy zęby, ale ja bym też przypatrywał się tutaj mu ochotę do walki. Ale Bierę, który jest już, można powiedzieć, z tego toru i szybko jedzie. Zobaczymy, czy Lambert wygra z pierwszego pola. Za chwilkę to się wszystko okaże. No tak, bo ma drugi wyścig z pierwszego pola Brytyjczyk, ale po prawej stronie ma Kenneta Bierę. No i ten Przyjemski, którego oczywiście nie przekreślamy. I Mikkel Mikkelsen. 12 wyścig dnia. Panowie, dajcie czadu, zobaczmy, co będzie. Ruszyli, kto najlepiej. Mikkelsen się wydaje, ale nie w niebieskim kasku, chyba Kenneth Bierę, ale Mikkelsen po szerokiej. Tak, szukał miejsca i znalazł po zewnętrznej. Tam się można oprzeć, tam można znaleźć prędkość. Tam szukają właśnie tej prędkości żużlowcy. I proszę o pierwszy. Trzecie miejsce. Teraz będą się tutaj na pewno ścigać. Wiktor Przyjemski przed Robertem Lambertem. Czy utrzyma junior Polonii Bydgoszcz to miejsce przed uczestnikiem cyklu Grand Prix? To jest ta walka o trzecią pozycję, którą teraz państwo obserwują, ale o pierwsze jeszcze myślę będzie także ciekawie, bo przecież Bierę i Mikkelsen, a dokładnie Mikkelsen i Bierę. No i o trzecią pozycję także Przyjemski. Tego państwo teraz nie obserwują, ale przy szerszym kadrze widać wyraźnie, że Przyjemski jedzie bardzo mądrze. Jeszcze jedno okrążenie, ależ mamy żużel, nie ma mijanek, ale wszystko w kontakcie o pierwszą i o trzecią pozycję. Lambert chyba nie da rady, chyba Przyjemski będzie miał punkt i za plecami uczestnika cyklu Grand Prix. To się dzieje właśnie teraz. A więc ku ucieszy miejscowej bydgoskiej publiczności Przyjemski pokazuje plecy Lambertowi. No a pierwszą trójkę zgarnia dzisiaj Mikkel Mikkelsen. Mikkelsen już jest doregulowany, jedzie szybko. Tylko pytanie, czy wykorzysta ten moment startowy i będzie umiał rozegrać ten pierwszy łuk. Czyli musi delikatnie szerzej wyjechać. A jak będzie, zobaczymy. To jest następny start. No i zobaczymy, czy będą do krawężnika, czy wręcz przeciwnie. Gdzieś tam będą szukać tych ścieżek i oparcia po zewnętrznej, po starcie, po dojeździe do 30 metra. 13 wyścig dnia i kto najlepszy?
Dan Bioli ma to trzecie słabiutkie pole, ale proszę zwrócić uwagę, co Brytyjczyk robi. Jedzie po zewnętrznej, tam szuka prędkości. Jak na razie trzeci Patryk Dudek na prowadzeniu przed Mikkelsenem, ale tutaj będą jeszcze szachy na tej żużlowej szachownicy. Bez wątpienia pierwsze okrążenie za nami. Dudek, a w pogoń za Dudkiem Mikkelsen. Bioli jeszcze nie powiedział również ostatniego słowa. Jeszcze tutaj ta trójka się pewnie będzie chciała poszachować, połaskotać, pościgać, jak kto woli. Dwa okrążenia za nami, nic się tutaj na tych pozycjach nie zmienia. Dudek na prowadzeniu, ale to nie jest przekonywujące prowadzenie, a po prostu nazwijmy rzecz po imieniu. Mikkelsen ma chrapkę na to, aby mieć drugą trójkę na swoim koncie. Bioli już chyba bez szans na nawiązanie walki z tą dwójką. Okrążenie do końca. Dudek nie popełnia błędu, teraz przytula się bliżej krawężnika. Właściwie no, z tej perspektywy to tak wyglądało. Jedzie jednak na pierwszym miejscu zawodnika Patora. Czy będzie się coś działo na tych ostatnich metrach? Mikkelsen zaryzykował, pojechał szerzej, ale Dudek odczytał jego zamiary. No to była bardzo interesująca konfrontacja z punktu widzenia obrony przed atakami Mikkelsena. Jeżeli możemy użyć takiej piłkarskiej terminologii, to dobrze się bronił Patryk Dudek przed atakami Mikkelsena. No ale to też jest kunszt, żeby nie zgubić tej pierwszej pozycji. To, o czym powiedziałeś, Bioli miał to trzecie najgorsze pole startowe. Wydawało się, że zabierze się tutaj z stawką, no ale okazało się, że jednak ta dwójka była szybsza. Dudek 3, Mikkelsen 2, Bioli 1, Kościuk bez punktu. Tak to wszystko w 13 wyścigu wyglądało. Patryk Dudek równą prędkością i do przodu. No ale warto zwrócić uwagę na to, na co ty zwróciłeś uwagę, czyli ten X Patryka Dudka. Tak. Start przegrany, no ale później ta inteligencja żużlowa i jazda po krawężniku. Ten X zrobił Patryk Dudek z drugiego pola, miał opanowany Piotrek Protasiewicz. Bardzo często też przymykał gaz, jechał w krawężniki i wygrywał bardzo ciężkie, trudne biegi. Także X jest tutaj na tym torze znany. Pozdrawiamy Piotra, bo pewnie ogląda na ekranach telewizji wspólnie z Tomaszem Golobem. A my w 14 wyścigu obserwujemy konfrontację Adriana Miedzińskiego w czerwonym kasku, w niebieskim Robert Lambert, w białym Jason Doyle i w żółtym Jarosław Hampel. Każdy z tych uczestników ma tutaj swoją historię być może do opowiedzenia. Zobaczymy, czyja historia będzie tutaj punktowana za trzy. To się okaże w 14, po 14 wyścigu, po 60 kilku sekundach. Zobaczmy, czy Lambert będzie miał pierwszą trójkę, bo jak na razie 2-2, a później 0, jeszcze ostatnie przygotowania, ale już chyba cała czwórka gotowa. No i zobaczmy, 14 wyścig dnia, kto tu wykorzysta swoje atuty. Adrian Miedziński w czerwonym pojechał teraz szerzej. Jak to wszystko wyjdzie po pierwszym oku? Miedziński na prowadzeniu, ale już chyba połknięty przez Jasona Doyle'a. Doyle'a teraz jednak wynosi chyba na szeroko i Miedziński znów przed Australijczykiem. Tak to wszystko wygląda po pierwszym okrążeniu. Jeszcze Hampel z Lambertem się tną, mogę tak powiedzieć, ale lepsza, ciekawsza walka o pierwsze miejsce Doyle'a z Miedzińskim. Ależ fantastycznie. Doyle szybki, wreszcie szybki Australijczyk. Pokazuje plecy Miedzińskiemu. Miedziński jednak nie odpuszcza, ale to chyba teraz Jason Doyle, który jedzie szerzej, chociaż mam wrażenie, że to nie jest ta prędkość Australijczyka, której szuka w dalszym ciągu. No ale dobrze, jest na pierwszej pozycji, a tam chyba jakiś problem ze sprzętem. Ma Jarosław Hampel w żółtym kasku. On na ostatniej pozycji. Lambert minął zawodnika motoru Lublin. Hampel w kratkę dziś po i pierwszy, i drugi, i trzeci, i teraz na ostatniej pozycji. A co się wydarzy na tych ostatnich metrach? Czy będzie Doyle za trzy? Będzie na pierwszej pozycji, ale naciskany do samego końca przez Adriana Miedzińskiego. No, wyścig zawodników, którzy być może nie są tutaj w ścisłej czołówce, ale wyścig, kolejny wyścig ciekawy, wyścig, po którym można naprawdę sporo opowiadać, bo działo się bardzo dużo. Jason Doyle z takimi problemami przywiózł tę pierwszą trójkę. Zaczął fatalnie, no ale ten ostatni wyścig już zwiastował, że chyba regulacje poszły w dobrą stronę, bo wygrywa, ale wygrywa z problemami. Przynajmniej tak to z naszej perspektywy. Jeszcze lepiej, nie myli się ten gość. No a rywale? Woźniak w czerwonym, Kubera w niebieskim, w białym Przyjemski. Z Kuberą Łukasz Benz rozmawiał i Dominik tak sugerował, że chyba się nie da Bartka dzisiaj objechać. Zobaczymy. Za chwilkę będzie to już widać podczas tego biegu. A bieg 15, no i zobaczymy, czy ktoś znajdzie sposób na wicemistrza świata w żółtym kasku, Bartosz Zmarzlik. No z problemami małymi, ale już przycinka do krawężnika, jak na razie na trzeciej pozycji. Bartosz Zmarzlik, tam było bardzo ciasno, będzie się sporo działo w każdym razie w tym 13 wyścigu, bo na prowadzeniu niespodziewanie troszeczkę Szymon Woźniak na drugiej pozycji jedzie Dominik Kubera, a Zmarzlik już teraz trzeci, już mija Dominika Kuberę.
ależ tutaj jadą na żyletki, można powiedzieć, bardzo ciasno. Smarzlik już jest drugi, no ale teraz pytanie, czy dogoni swojego klubowego kolegę Szymona Woźniaka. Woźniak, dwie jedynki na początek, później trójka. Bartek Smarzlik traci do niego, no coraz mniej. Będzie miał jeszcze jedno okrążenie. Czy wystarczy mu czasu, bo prędkość jest kapitalna. Bartosz Smarzlik był ostatni, a teraz ma na wyciągnięcie ręki zwycięstwo, chociaż Woźniak się fantastycznie broni, ale to będzie chyba ten moment, gdy Bartosz Smarzlik załatwia temat bezkompromisowo. Profesor Bartosz Smarzlik, ależ jazda niesamowita. Brawa, brawa, brawa. Co ten gość zrobił? Był ostatni, później był trzeci, był drugi, jest pierwszy. Na stojąco kibice w Bydgoszczy oklaskują mistrza Bartosza Smarzlika. Zachwyty, ochy, achy uzasadnione. Co on zrobił? Ja się powiem, Tomasz, powiem tak, w serduchu cieszyłem, że on miał problemy na tym starcie, bo wiedziałem, że będzie się coś działo. No i działo się, kapitalna jazda. No nie mam pytań, nie mam słów. No to patrzymy, obserwujemy i emocjonujemy się walką najlepiej całej czwórki. 16 wyścig, ależ wystrzelił Kacper Woryna. No mówiłeś o tym pocisku żużlowym. No tak. Tak wystrzelił, tak chciał tutaj wejść jak najlepiej w ten pierwszy łuk, że przesadził po prostu. 16 wyścig, czterech zawodników Polonii Bydgoszczy: Jeleniewski, Konieczny, Pierre i Michajlow. Wyścig, który kończy czwartą serię rywalizacji. No i kto w białym kasku? Kenneth Pierre, trzecie pole startowe. Nie, nie zabrał się tam po zewnętrznej, a więc Jeleniewski na pierwszej pozycji, ale Pierre bliziuteńko Jelenia popularnego. Pierwsze okrążenie jednak za nami i Jeleniewski jednak na prowadzeniu. Drugi jest Pierre, trzeci Olek Michajlow, a za na czwartym miejscu Konieczny. Tu już stawka rozciągnięta, mam wrażenie, chociaż Kenneth Pierre cały czas nie odpuszcza, zbliża się do Daniela Jeleniewskiego. Dwa okrążenia za nami. Zobaczymy, co ten Duńczyk wykombinuje. Czy teraz po zewnętrznej, tam lubi atakować i to będzie ten moment? Nie. Jednak nie. Jeleniewski odpiera ten atak, ale chyba do czasu, bo Kenneth Pierre, optycznie patrząc, jest po prostu szybszy. Jeszcze jedno okrążenie. Broni się przed tymi atakami Duńczyka Daniel Jeleniewski. Mamy tutaj ładną walkę. Pierwsze miejsce teraz przy kredzie spróbował Kenneth Pierre. Ostatnie metry tego wyścigu, wyścigu bydgoskiego. No i z Bydgoszczan, zawodników Polonii, Daniel Jeleniewski upolował trójkę, można powiedzieć, jak prawdziwy jeleń w lesie. Trzy oczka dla tego zawodnika. No, odpierał te ataki Kenneta Pierre. Ja już oczami wyobraźni widziałem Kenneta na pierwszym miejscu, bo miałem takie poczucie, że jest po prostu... Jedziemy w 17 wyścigu. Konieczny za Kościucha w czerwonym kasku, w niebieskim Jason Doyle, w białym Michajlow i w żółtym Przyjemski. Trzech zawodników Polonii Bydgoszcz, jeden zawodnik Unii Leszczy, no to ten w niebieskim, który wystrzelił znakomicie jak z katapulty i teraz mknie po drugą trójkę po tym fatalnym początku. Były mistrz świata z 2017 roku, to Jason Doyle, a za nim żużlowcy bydgoskiej Polonii, chociaż to turniej indywidualny, no to spoglądamy także na przynależność klubową już w kontekście także rozgrywek ligowych, za którymi tęsknimy. Jason Doyle zaczął nie najlepiej, mówiąc delikatnie, ale teraz już rozciągnął tę przewagę do granic naprawdę bardzo dużych. Dwa okrążenia za nami, a on na prowadzeniu za nim. No, dzieje się niewiele, tak to nazwijmy, bo tutaj nie ma wielkiego ścigania, chociaż Przyjemski próbuje doszlucować do Michajlowa. Pomyliłem się, bo tutaj jeszcze na okrążenie przed końcem młody Przyjemski chyba ma chrapkę, żeby dogonić swojego klubowego kolegę. Jest na ostatnim miejscu z kolei Konieczny, on się nie liczy. Co tu się będzie działo w kontekście walki o drugie miejsce? Czy Przyjemski jeszcze powalczy na tych ostatnich metrach? Powalczył, ale drugiego miejsca nie wydarł Olegowi Michajlowowi. A więc bez niespodzianki, bo Jason Doyle był tutaj faworytem. No i potwierdził, mimo, tak jak mówiłem, tego słabiutkiego początku, no, że już to, czego szukał, to pewnie znalazł. Trzy punkty dla Australijczyka, najbardziej doświadczonego z tego towarzystwa w tym 17 wyścigu. A dalej Michajlow za dwa, Przyjemski jeden punkt, Konieczny bez punktu, ale to jest kapitalne doświadczenie dla takiego Wiktora Przyjemskiego, taka rywalizacja. A my obserwujemy tę dzisiejszą rywalizację również, myślę, Tomasz, pod kątem zbliżających się rozgrywek ligowych. Jeszcze trochę czasu, no ale no, wiadomo, że wyciągamy tutaj
tutaj wnioski. Jeleniewski w czerwonym, Miedziński w niebieskim, z Polonii Bydgoszcz w białym, Mikkelsen z Motoru Lublin, a w żółtym Szymon Woźniak. Tak, Bartosza z Marznika nam tutaj wóz pokazuje. Bartek dopiero w 20 wyścigu, no ale najpierw skupmy się na tym, co się dziać będzie w 18 wyścigu. Jestem ciekaw Szymka Woźniaka, który po dwóch jedynkach później także już chyba coś znalazł. Prawie wygrał z Bartoszem z Marznikiem, ale jak mówię, klasyk, prawie to... Prawie to duża jest różnica, no tak. Tak, to jeszcze trochę potrenować. Teraz mamy bieg, który tak naprawdę Daniel Jeleniewski musi potwierdzić swoją to zwycięstwo z poprzedniego biegu. Patrzymy, nie będzie łatwe, tak, bo ma bardzo dobrych zawodników i pytanie, czy uda się jemu tą potrzymać pasy z ostatniego biegu. Jedzie drugi raz z rzędu z pierwszego pola startowego Daniel Jeleniewski. No i zobaczymy, ciasno tam przepyka się Jeleniewski. Z tej układanki chyba wyjdzie zwycięsko Mikkelsen w białym kasku. No to jest doświadczenie i prędkość tego zawodnika. Zanim Szymon Woźniak, Mikkelsen zatem na pierwszej pozycji. Miedziński przez moment wydawało się, że włączy się do tej rywalizacji o pierwsze i drugie miejsce. A ostatecznie Miedziak na trzeciej pozycji, Jeleniewski na czwartym. A na prowadzeniu Mikkelsen przed Woźniakiem, a więc ekstraligowcy przed pierwszoligowcami. Od taki wniosek również można wyciągnąć po dwóch okrążeniach 18 wyścigu. Mikkelsen, on na prowadzeniu i już ta przewaga jego bezdyskusyjna, można powiedzieć, nad Szymonem Woźniakiem, a Woźniak nad Miedzińskim także przewagę ma kilkudziesięciu metrów. Okrążenie przed końcem. Ten wyścig, właściwie emocje skończyły się po pierwszym okrążeniu, podczas którego było naprawdę ciekawie, bo działo się sporo. Tu jeszcze o trzecie miejsce walka dwóch polonistów, Miedzińskiego i Jeleniewskiego, ale się chyba nic nie wydarzy. A więc Mikkelsen, Duńczyk za trzy, to jego druga trójka i będzie na pewno w czołówce tej dzisiejszej rywalizacji. Kto wie, czy nie będzie na podium, bo wygrywa i ma 11 punktów. No ale to będziemy za chwilę analizować, jak to wszystko będzie wyglądać w kontekście klasyfikacji generalnej. W każdym razie Mikkelsen wygrywa, Woźniak na drugim miejscu, Miedziński na trzecim z jednym punktem, a bez punktu Daniel Jeleniewski. Kapitalne historie, rozkładamy żużel na czynniki pierwsze, to pewnie Państwo uwielbiają. Okiem Tomasza Galoba widać naprawdę sporo, ale my mamy 19 wyścig i tutaj też będą kapitalne historie, coś czuję. Dominik Kubera w czerwonym, Patryk Dudek, wicelider klasyfikacji generalnej w niebieskim, w białym zobaczymy Roberta Lamberta i w żółtym stawkę uzupełni Kacper Woryna. Fajterzy, żużlowcy, którzy liczą się w tej dzisiejszej stawce, no zwłaszcza Patryk Dudek, który jeżeli wygra, to teoretycznie, podkreślam, będzie miał jeszcze szansę na wygraną w całym turnieju, no ale to jest teoria. Najpierw musi wygrać. Zobaczmy, przedostatni wyścig dzisiejszego kryterium asów. Kto będzie asem w wyścigu 19? Wystrzelił znakomicie Kubera, został Dudek. Chciał chyba powtórzyć ten sam manewr, co w ostatnim wyścigu, ale Kubera chyba ubezpieczał już krawężnik. No i teraz Domin na prowadzeniu. Ale czy Patryk tak to zostawi? Jest szybki Dudek na drugim miejscu, na trzecim Lambert, na czwarty daleko z tyłu tym razem Woryna, a Patryk Dudek już po zewnętrznej, już się napędza. Wie, że tam jest prędkość, ale Kubera wyczuł intencje Patryka Dudka. Fantastyczna rywalizacja o pierwsze miejsce. To jednak będzie ten moment. Patryk Dudek w swoim stylu, ta sylwetka przygarbiona, ta nóżka prawa, która jak skrzydełko jakieś, jakby miała mu dodać jeszcze prędkości. I dodaje, bo jest na pierwszym miejscu Patryk Dudek. Kubera już za jego plecami, a jeszcze tam tłok jak w jakiejś windzie w hotelu w Bydgoszczy, bo przecież jest na trzeciej pozycji walczący w dalszym ciągu o punkt Lambert. Lambert jeszcze w to wszystko próbuje wejść Woryna, ależ mam tutaj świadomość, że jeszcze się na tych ostatnich metrach może coś wydarzyć. Kubera czy utrzyma drugie miejsce? Lambert się napędza! Lambert! No nie wiem, chyba Kubera czy Lambert. Mieliśmy do samego końca walkę nieprawdopodobną. Patryk Dudek bohaterem tego 19 wyścigu. Fantastycznie tutaj walczył i to walczył skutecznie z Kuberą. A kto był drugi? Ja się nie podejmuję tutaj opinii. Nie wiem, czy Lambert czy Kubera, ale w każdym razie Kubera słabo, miałem takie wrażenie, ale to... Szerzej, zawodnik, jeżeli się myli, to ten błąd się powiela, bo jeżeli zmieni cokolwiek w nie w tą stronę albo... Myśli, że jeżeli zmieni, to wygra następny. Dan Bewley w niebieskim kasku, szybki w ostatnim, no właściwie tak, w jednym wyścigu, ale może napsuć Kwibart. No gaśnie po tym dobrym początku Jarek, no i w żółtym Kenneth Bierę. No, to jest gość, który może postraszyć, czy nie postraszy. Nie przewiduje takiego scenariusza. Bartek wie, że pierwsze czy drugie miejsce daje mu zwycięstwo, w związku z tym nie przewiduje, żeby tutaj źle puścił sprzęgło.
zawodnik na takim poziomie rzadko się myli, a jeżeli się myli, to delikatnie. Natomiast tych pozostałych trzech zawodników musiałoby błysnąć się formą w tym momencie nadprzeciętną. To nie jest takie proste i możliwe w tym momencie. Zobaczymy. Oczy, uszy skierowane na głównego aktora w czerwonym kasku, na tego gladiatora, który chce sięgnąć po pełną pulę i wygrać z kompletem punktów. Bartosz Zwarznik wygrywa start i już ucieka tej stawce, która próbuje go gonić, ale to jest tylko próba. To jest coś, co dziś na torze w Bydgoszczy jest niemożliwe. On nie jedzie, on płynie, on bawi się żużlem po pierwszym okrążeniu. Bartosz Zwarznik na pierwszej pozycji wygra to. Oczywiście będzie tutaj walka o trzecie miejsce i jest walka o trzecią pozycję między Bulim a między zawodnikiem w żółtym kasku, czyli Kennethem Bierę. Bierę teraz odpiera atak Brytyjczyka. Hampel na drugim miejscu, ale tutaj podczas kolejnej edycji Kryterium Masów utworzy się historia, bo Bartosz Zwarznik wygrał rok temu, wygrywa także i w tym sezonie i to wygra w sposób bezdyskusyjny, nie pozostawia złudzeń absolutnie nikomu, bo 5 wyścigów, 5 indywidualnych zwycięstw. Jeżeli miał jakiekolwiek problemy, to tylko w pierwszym swoim starcie, a później był niełapalny, jeżeli można tak powiedzieć. Brawo, brawo, brawo! Bartosz Zwarznik, mistrz Polski, wicemistrz świata, wygrywa. No ale wygrywa to chyba za mało powiedziane. Deklasuje konkurencję i wchodzi w ten sezon z tak mocnym przytupem, z tak wielką świadomością swojej dominacji. Chociaż przecież to jest dopiero początek sezonu. No to on pokazuje, jeżeli Tomasz się mylę, to mnie poprawiaj od razu, że jest naprawdę super mocny. Chociaż oczywiście myślę, że ta pokora w teamie Bartka Zwarznika jest bardzo duża. Bo tak jak mówię, to jest dopiero początek sezonu. Ale oni na tym początku dystansują konkurencję. Jak ten początek jest taki, jaki jest, to znaczy, że jest dobrze przygotowany. A moja podpowiedź dla konkurencji Bartka, muszą mieć troszeczkę popracować, żeby Bartkowi dorównać. Oczywiście muszą mieć tak samo dobry sprzęt, silniki i muszą być do tego przygotowani. Więc jeżeli mają jakiekolwiek problemy, czy jakieś takie rzeczy niedopracowane, muszą nad tym popracować, bo będzie mi... Żadna niespodzianka, prawda? No ale ta skromność w dalszym ciągu, prawda? Czyli on, mam wrażenie, cały czas szuka. Ale nie tylko Bartosz Zmarznik. Patryk Dudek, Mikkel Mikkelsen, oni na podium. Słówko o nich. Patryk Dudek przygotowany świetnie również do sezonu. Tak, Bartek przygotowany, bodajże w jednym biegu się pomylił tak trochę mocniej, ale jest przygotowany, na pewno będzie dużym konkurentem dla Bartka w mistrzostwach. Mikkel Mikkelsen, który naprawdę szybko jedzie. Wydaje mi się, że on, z tego co wiem, to robił innego mechanika, chyba u Fleminga Graversena, który jemu szykuje, i też widzę różnicę między tym, co było rok temu, a teraz dużo szybciej jedzie. Bierę, doświadczony zawodnik, który, że tak powiem, jeździł wiele lat w Grudziądzu, razem też, może już nie pamiętam, czy ze mną, czy przy mnie. Drugi, ale 12 tylko turniejów jeszcze ma do tego, żeby doszło. Przepraszam, pomyliłem się, już mu dodałem, tak? Dodałem, przepraszam. No tak, tak. A tak, ale... Do twojego rekordu jeszcze trochę. Ja już się boję, bo Bartek jest zdeterminowany, jeżeli będzie jeździć długo w żużlu, w tej dyscyplinie i tak dalej, to będzie jemu to towarzyszyć i myślę, że Kryterium Masów będzie w jego kalendarzu zapisane na pierwszym miejscu i, że tak powiem, będzie przyjeżdżać po to, żeby zdobywać i wygrywać. I to też na bazie twoich przykładów i twoich zwycięstw w Kryterium Masów, chciałem się zapytać, też umacnia takiego żużlowca, który wygrywa na dzień dobry. To jest taka świadomość, że no tak, jestem przygotowany. Oczywiście mówimy o tych, którzy są na podium, bo ci, którzy są na miejscu 15-16, to jest problem, prawda? Absolutnie tak. Oczywiście Bartek wyciąga wnioski, że w dzisiejszej stawce, tak, on sobie zdaje sprawę, że jeszcze są inni zawodnicy, którzy się nie przyjechali, bo nie mogli, czy nie mogą startować, ale on ma tą świadomość, że wtedy, kiedy pójdzie na Grand Prix, będzie jeszcze lepiej przygotowany, ale to są pierwsze zawody, ale to pokazuje, że jest w dobrym miejscu, na dobrym kierunku i oczywiście nie lekceważy pewnie wszystkich innych.